dzisiaj mam dla Was film, którego już dawno nie było na moim kanale, a bardzo takie filmy lubicie. Mowa tutaj oczywiście jest o antyholu i nie będę przedłużać, wiecie o co chodzi. Będę mówić o produktach, których nie planuję kupić i od razu będę mówić dlaczego nie. I jak widziałyście w ostatnim filmie z zakupami, pokazałam dwa produkty, o których mówiłam, że nie kupię, ale ostatecznie je kupiłam. Jednego produktu żałuję, drugiego nie, więc tak się też zdarza, ale te produkty, które dzisiaj Wam pokazuję, kompletnie mnie nie interesują i nie sądzę, żebym zmieniła zdanie, aczkolwiek każdy kiedyś może zmienić zdanie, więc ale już Wam mówię o co chodzi i tak dalej. Dobra, zaczynamy od Jeffree Star. Jak wiecie, ja miałam parę produktów z Jeffree Star, mówię, że miałam, bo sporo sprzedałam. Sprzedałam przede wszystkim rozświetlacze, został mi jeszcze jeden tylko i oczywiście mam jeszcze pomadki. I teraz Jeffree wyszedł z świąteczną kolekcją w tym roku. Opakowanie mają bardzo ładne, ale pierwsza rzecz, i teraz pewnie będziecie zaskoczone, ale nie kupuję, nie planuję kupić palety rozświetlaczy. Ta paleta ma 8 rozświetlaczy, o ile dobrze pamiętam. Normalnie kosztuje $40, więc to jest około 144 zł, więc nie jest to dużo jak za tyle rozświetlaczy, ale jakoś w momencie, kiedy macie już tyle rozświetlaczy, ile ja, to robicie taką mocną selekcję, czy naprawdę to potrzebujecie, czy nie. I akurat konsystencja i jakość rozświetlaczy Jeffree nie jest w tym momencie dla mnie już powalająca. Mam wiele rozświetlaczy, które sprawdzają się dużo lepiej i dużo ładniej wyglądają na skórze, więc to jest pierwszy powód, dla którego nie kupię tej palety. A drugi powód, no to oczywiście selekcja kolorów. Jest jedna taka bardziej chłodna i jak on to nazwał, taka inna, no i druga taka ciepła, bardziej złota, więc ja bym bardziej wolała tą ciepłą złotą, ale tam rozświetlaczy większość jest dla mnie za ciemna, a przy tej chłodnej tam są już jakieś takie fioletowo inne kolory, gdzie wiecie, że ja nie lubię kolorowych rozświetlaczy, dla mnie ma po prostu błyszczeć, ale nie dawać koloru, więc dlatego nie zdecyduję się na te palety. Drugi produkt z tej kolekcji to oczywiście pomadki matowe i miałam pomadki płynne matowe, miałam na jeden kolor się skusić i to miał być ten taki burgundowo-jagodowy, malinowy odcień. One kosztują oczywiście 64 zł, $18, no i ostatecznie go nie kupię, dlatego że stwierdziłam, ostatnio robiłam porządek w organizacji kosmetyków, jak zresztą widziałyście, bo nagrałam film, jeżeli jeszcze nie widzieliście, to zapraszam, i stwierdziłam, że nie, mam już za dużo pomadek i nie chcę. Jakościowo one są ok, ale jak wiecie, ostatnio też nagrywałam film z kosmetykami Nabla i robiłam tam test tych pomadek matowych i naprawdę musi się coś dłuższego stać, żebym wybrała inną pomadkę niż Nabli w tym momencie, jeżeli chodzi o jakość, bo one no mają tak, one są tak komfortowe na ustach przez cały dzień, nie wysuszają bardzo mocno ust, utrzymują się naprawdę 10 godzin, więc nie widzę potrzeby, żeby szukać już jeszcze kolejnych pomadek, tym bardziej, że właśnie dostałam jeszcze inne kolory, więc na razie nie chcę żadnych pomadek. I ten odcień jakoś tak, no to był jedyny, który mi się podobał, ale to też nie było takie, że więc odpuszczam, jedziemy dalej. Teraz już oczywiście te rzeczy są dostępne, możecie je kupić online w Polsce, ale teraz przechodzimy już do takich, wiecie, bardzo mocno dostępnych, czyli Becca. Możecie ją kupić w Sephorze i tutaj mówię o tych dwóch świątecznych paletach. Pierwsza paleta to jest Eyelights Palette, która kosztuje 185 zł. W skład tej palety wchodzi 7 cieni, więc 185 zł za 7 cieni to jest bardzo dużo. Ok, opakowanie jest bardzo ładne, ale też te cienie są takie, wszystkie są takie perłowo-satynowe. Tam niebieskie, znaczy, że to jest matowo-satynowe, ale tego nie widać. I to są po prostu brązy, jeden jest biały, perłowy cień w środku. No nie są to kolory, których nie mam. Nie są to jakieś niesamowite odcienie. Opakowanie mi się bardzo podoba, no ale... I jeszcze też Becca wyszła z takimi, z tą paletą do twarzy. I znowu też spasuje. Widziałam to na stronie, ale jak chciałam kliknąć, to mnie wywalało z Sephory, więc nie wiem, ile to w Polsce kosztuje. Ale to tam macie 6 odcieni, jest jeden taki bardzo mocny róż, który dla mnie na pewno u mnie się nie sprawdzi. Jest biały rozświetlacz, jest różowy, taki brzoskwiniowy róż perłowy. Jest jeden bronzer, który jest ciepły, rozświetlacz kolejny to chyba opal, który jest dla mnie za ciemny. No i jeszcze jeden taki brązowy, więc
odpada. Opakowanie, tak jak mówię, ładne, ale no niestety nie dla mnie. Huda Beauty. Powiem tak, jestem troszeczkę zawiedziona tą marką. Nie mówię o pomadkach, tylko o innych produktach. Nagrałam film z recenzją palety Huda Desert Dusk, więc to możecie zobaczyć znowu tutaj moją opinię na ten temat. I o niej teraz, ona przede wszystkim, pojawiła się kolejna paleta rozświetlaczy. Wiecie, że ja kocham rozświetlacze i to jest Winter Solstice. Ona kosztuje 185 zł. Mam tą paletę Pink Sands Edition, którą dostałam od Sephory, bo sama bym jej nie kupiła. Ona wygląda tak i na pierwszy rzut oka no wydaje się być ok. Używałam oczywiście tutaj tego odcienia, bo to jest kremowy, to jest to są trzy już pudry i teraz no te są dla mnie za ciemne. Nie ma szału. Nie ma szału, naprawdę. Zdecydowanie bardziej powiedziałabym, że już warto jest kupić paletę Scopo. I daje dużo fajniejszy efekt, bardziej naturalnie wygląda na twarzy niż to. Musiałam też nałożyć parę warstw tego rozświetlacza na twarz, gdzie on już nie wyglądał tak, jakby to było, wiecie, z wewnątrz. Więc nie jest ta paleta zła, ale uważam, że za tą cenę można znaleźć lepsze, jak na przykład chociażby Anastasia Glow Kit, który ok, jest 20 zł droższy, no ale... I dalej Too Faced, kolekcja świąteczna oczywiście Best Year Ever, to jest kolekcja, gdzie macie kosmetyczkę i trzy palety za 239 zł. W ogóle te palety do mnie nie przemawiają kolorystycznie, bo jest, macie trzy palety. Jest jedna taka bardziej ala różowa, brązowa i taka już bardziej do smoky, ciemniejsza. Nie podoba mi się koncepcja. Ja wiem, że Too Faced bardzo lubi takie cukierkowe, dziewczęce rzeczy, ale to nie jest to coś, co mnie przyciąga. I też słyszałam, że te świąteczne kolekcje jakościowo są dużo gorsze niż te standardowe palety. I jeżeli już mówimy o standardowej palecie, znowu Too Faced znowu wychodzi z kolejną czekoladką, tym bardziej czekolad, tym razem Chocolate Gold Bar. I to ona kosztuje chyba 239 zł normalnie. Ona jeszcze nie jest dostępna, ale chodzi mi o te standardowe. No i tam macie przede wszystkim brązy, jeden róż, jeden odcień różowy perłowy i jeden odcień takiej ciemnej zieleni perłowy. Cztery cienie matowe, reszta wszystko parła. To też nie jest nic niesamowitego, nic nowego, po prostu brązowe odcienie. I tak naprawdę za tą cenę zdecydowanie wybrałabym paletę Morphe Jaclyn Hill. Bo jak widzicie, tutaj macie dużo, dużo więcej cieni. Dużo większy przekrój kolorów za podobną cenę. W tym momencie ona nie jest dostępna co prawda na Beauty Bay, ale myślę, że jeszcze na pewno gdzieś się pojawi, więc jeżeli będziecie miały opcję. Ja wam też już mówiłam, informowałam was, jak było dostępne na Instastory, więc tam zachęcam do śledzenia mnie, bo później piszecie: o, nie powiedziałaś. Mówię zawsze, jak coś zobaczę fajnego na Instastory, więc tam was zapraszam. Więc zdecydowanie preferowałabym właśnie paletę Morphe Jaclyn Hill, bo naprawdę jakościowe są super, a Too Faced, no nie. Ale też, żeby znowu nie było, bardzo na przykład lubię, bo mam dwa ich produkty i te produkty bardzo lubię i mówię tutaj o tych serii Peach Perfect. Tej takiej brzoskwiniowej kolekcji, bo mam podkład i mam bazę, którą bardzo lubię, ale jednak te palety coś, no nie mogą do mnie trafić, no nie mogą. Dalej, kolejna rzecz, która jest dostępna na Sephorze, to Soiva, wychodzą z nową paletą i rozświetla, i cieni, i róży rozświetlaczu bronzerów. Też nie planuję. Ta paleta, co prawda ona się nazywa Opulence, ona jest bardzo ładna. Ale jak wiecie, ja miałam wcześniej paletę Zoewy, oddałam jej, dla mnie to nie jest jakość jakaś na tyle rewelacyjna, żeby zostawić te palety, szczególnie te, które miałam, bo te cienie były takie, no takie ok, na przykład ta Natural Yours, nie wiem, czy jeszcze ktoś nią się tak bardzo ekscytuje jak kiedyś, bo wiecie, kiedyś nie było tylu po prostu palet, nie było takiego wyboru, więc brało się wszystko, co było. Przynajmniej ja tak robiłam. Więc miałam te palety Soiwy, one są ok jakościowo, ale dla mnie nie jest to petarda. I one kosztują w tym momencie 100 zł. Ja w ogóle pamiętam, jak ja je kupowałam za 70 zł i nie wiem, dlaczego one są teraz droższe. Więc za, dokładnie one kosztują 95 zł. I ta paleta jest ładna, no bo macie tam taki niebieski cień, macie też taki czerwony, więc to nie jest aż takie oklepane. Ale jakoś, no nie wiem, no dajcie znać w ogóle, co sądzicie o tych paletach Soiwy, bo cały czas wydaje mi się, że one są tak mocno wychwalane, a ja naprawdę nie widzę czegoś takiego wow przy tych cieniach przynajmniej.
dajcie znać. No i tak samo oczywiście tyczy się tej palety do konturowania. Też mnie jakoś nie poniosła. Produkt, który bardzo chciałabym kupić, ale niestety nie mogę, to jest NARS Overexposed Glow. To jest rozświetlacz. Kosztuje 175 zł, więc dużo. I to on nie wygląda jak standardowy rozświetlacz, dlatego że to jest edycja limitowana z tego, co się orientuje we współpracy. I on ma usteczka narysowane na tym rozświetlaczu. On jest piękny, bardzo bym go chciała, ale niestety odcień jest za ciemny. I jest mi przykro, że właśnie przy takich współpracach wychodzi tylko jeden odcień, który zazwyczaj jest dla mnie za ciemny, więc tak naprawdę wiele rozświetlaczy muszę puścić i nie mogę kupić, no bo niestety odcień mi nie pasuje. Kolekcja świąteczna Kylie Cosmetics. W końcu mogę powiedzieć, że nie kupię nic z Kylie. I tak w ogóle kolekcja, naprawdę jestem zawiedziona, naprawdę jestem, słuchajcie, zawiedziona. Te palety bardzo mi się nie podobają, jak one wyglądają takie tanie. I jakby w ogóle dziecko je projektowało. Chodzi mi o grafikę, bardzo mi się nie podoba. Cieszyłam się na ten wet set, który wychodzi w tej kolekcji. Ale jak zobaczyłam, bo oczywiście opakowanie tutaj jest bardzo ładne, ale otworzyła ten rozświetlacz, tą paletę i tak... Bo znowu są dwa bardzo jasne, takie, że praktycznie białe rozświetlacze, gdzie ja preferuję raczej bardziej takie cieplejsze. I różowy odcień i taki ciemny brąz, więc znowu użyłabym tylko dwóch rozświetlaczy z czterech, więc niestety te pomadki, nie wiem w ogóle, czy tylko ja tak mam, ale trochę irytuje mnie to, że w tych zestawach są produkty, które są już dostępne, na przykład ta pomadka Goals, albo w tym drugim secie też jest jakaś welwetowa, która jest dostępna. Znowu wrócił odcień Angel, który był już dostępny rok temu i w międzyczasie też był dostępny, więc tak naprawdę to nie są nowe odcienie, których jeszcze nigdy nie widzieliśmy. Więc to przepuszczam. Ostatni produkt, to w sumie chodzi mi... Znalazłam to na Sephorze, więc powiem o tym dokładnie, czyli Urban Decay Vice Special. To są takie lip topery, które kosztują 130 zł. 130 zł za lip toper. Czyli za taki błyszczyk brokatowy w różnych odcieniach. No nie dla mnie. To po pierwsze, ale też właśnie mówię o wszystkich takich lip toperach, na przykład z Jouer, gdzie ja Jouer bardzo, bardzo lubię ich pomadki, ale dalej nie czuję tego, tak samo nie czuję tych wszystkich metalicznych pomadek. Tak jak Wam mówiłam, robiłam te swatche Nubli, no nie czuję tego. Dalej nie mogę się do tego przekonać, więc tu też spasuje. I to wszystko, więc nawet sporo tych kosmetyków się znalazło, bo tak jak Wam mówiłam na live, że jakoś nie widzę nic, co bym nie chciała, ale skupiłam się, weszłam sobie na Instagrama Trend Mood, weszłam sobie na Sephora Nowości i to są właśnie produkty, które no mnie nie interesują. Dajcie znać, jak jest u Was, czy na przykład coś z tego jest na Waszej wishliście, albo co macie takiego, co ostatnio widziałyście, co w ogóle Was nie zainteresowało i na przykład zawiodłyście się aż. A więc dajcie znać w komentarzach, ja już będę kończyć. Dzięki Wam bardzo za oglądanie, jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, no to standardowo zachęcam. I widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa!